Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wiktor Kobyliński. Może na wstępie tylko powiem, że ja przygotowałem trochę szersze omówienie tematu, niż będę w stanie dzisiaj Państwu zaprezentować w ciągu mniej więcej godziny. Czy ja mogę usiąść? Tak, oczywiście. Tak. Jak już pan Maurer powiedział, ja pochodzę z Warszawy i tak może zacznę od tego, że w pierwszych latach po wojnie najlepszą zabawą dla dzieci w Warszawie to było zabawianie się różnego rodzaju urządzeniami do strzelania i do robienia wybuchów. I idąc, powiedziałem, rozwijając te sprawy wybuchowe, kontynuowałem te sprawy wybuchowe w kilku wątkach. Jednym z nich było strzelectwo sportowe, daleko mi do sukcesu waszej, że tak powiem, wrocławianki, znakomitej pani Renaty Maurer. Kłaniam się. Trener, który uczył mnie wyczynowego strzelectwa, zwrócił mi kiedyś uwagę na taką rzecz. Żeby krytycznie patrzeć na to, czego uczą nauczyciele w szkołach. I to nie chodzi o sprawy polityczne, wtedy przynajmniej nie chodziło o sprawy polityczne, tylko żeby patrzeć krytycznie na sądy dawane przez autorytet. Dał przykład, że na lekcjach fizyki uczniom formalnie lub nieformalnie, bo to tego w podręcznikach nie ma, ale wielu nauczycieli mówi, że na przykład jak się wodę spuszcza z wanny, to wir tworzący się na półkuli północnej kręci się w jedną stronę, na półkuli południowej w drugą stronę. I mówi, że on puszczał taką wodę, spuszczał wodę z wielu wann i rachnu się kręciło na półkuli północnej raz w jedną, raz w drugą i powiedział, że to prawdopodobnie jest jakiś szwindel. I rzeczywiście jest szwindel, w tej chwili już tego zdaje się nie uczy w szkole, tak jest. Także chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie wszystko, co jest autorytarnie przedstawiane, nie wszystko należy akceptować w sposób bezkrytyczny. Kontynuując te problemy strzelania, ja skończyłem studia zacząłem studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej, który został zmieniony na Wydział Energetyki i Lotnictwa, także zajmowałem się sprawami energetycznymi i lotniczymi. I tak mi się udało uzyskać pracę jeszcze w czasie studiów przy budowie rakiet meteorologicznych. I tu muszę się pochwalić, że ten projekt był według mnie bardzo udany i nam się udało w Polsce zrobić, no, nie śmiejcie się, ale rakietę kosmiczną i udało nam się taki odstrzał z Mierzei Łebskiej wykonać. Dlaczego jest rakieta kosmiczna? Umowna granica przestrzeni kosmicznej jest 50 mil. 50 mil to jest około 92 km, a nasza rakieta dolatywała do około 100 km, co było w próbach potwierdzone. Także ten temat został w Instytucie Lotnictwa, powiedziałbym, w sposób taki nieprzyjemny, zamknięty. Ja wtedy się rozstałem z lotnictwem na wiele, wiele lat. Natomiast zajmowałem się sprawami obliczeniowymi i ten algorytmy, które wtedy w tym czasie wykorzystywałem do liczenia rakiet, w tym czasie, kiedy dostępne stały się w domu PC-ty, zacząłem wykorzystywać, zrobiłem oprogramowanie takie do śledzenia zagadnień kosmicznych i tego, co się dzieje w kosmosie, włącznie z takim sprawdzaniem kolizji z ewentualnymi planetoidami, które tutaj krążą. To jakiś czas było takie głośne, że nam grozi zdarzenie z planetoidą. Potem były różnego rodzaju zjawiska astronomiczne, które też udawało mi się modelować. Tak zajmowałem się modelowaniem komputerowym. Od około 2 lat zaskoczyłem za temat, powiedziałbym tak, zaskoczyłem z zaangażowania, nie z przymusu, za temat globalnego ocieplenia. Nie bez znaczenia był taki drobne zdanko, bo czasem takie drobne usłyszane zdanie, kilka słów potrafi rzutować na zachowania się człowieka w dłuższym czasie. Otóż w tygodniku znany Państwu Najwyższy Czas, w takiej śmiesznej rubryce Postępy Postępu, było napisane w ten sposób, że istnieje globalne ocieplenie, ale jakiś angielski uczony odkrył, że pomimo tego globalnego ocieplenia i tego, co się o nim mówi, poziom oceanów zamiast się podnosić gwałtownie, opada do około 2-3 mm rocznie. I tam ktoś, redaktor z Najwyższego Czasu, dodał komentarz wytłumaczający to, że
na pewno foki piją więcej, woda opada. I te foki piją więcej, było, że tak powiem, impulsem do zadziałania. Będę chciał Państwu tę problematykę globalnego ocieplenia Państwu przedstawić. Z góry mówię, że to jest dla mnie wyzwanie. Nie jestem profesorem, nie prowadzę wykładów naukowo i dlatego jestem trochę, że tak powiem, tak jak powiedziałem, to spotkanie z Państwem dzisiaj dla mnie wyzwaniem. Chciałem się z niego wywiązać. Na temat globalnego ocieplenia jest wiele się ostatnio mówi. Dzisiaj mi zadano pytanie, co ma Unia Polityki Realnej do globalnego ocieplenia? Co mają politycy w ogóle do globalnego ocieplenia? Powiedziałem, że wszystko. To jest całe globalne ocieplenie, cały problem to jest problem polityczny. Od początku do końca. I między innymi dlatego uważam, że warto w gronie tutaj waszym na ten temat porozmawiać i próbuję to uzasadnić. Najpierw uważam, że trzeba odpowiedzieć na pytanie, co jest złego w globalnym ociepleniu, bo to, że globalne ocieplenie jest, tego nikt poważny nie neguje, bo to widać, że z roku na rok jest coraz cieplej, lata są cieplejsze, zimy są cieplejsze, śniegu mniej się u nas widzi. Tylko zastanówmy się, co jest złego w globalnym ociepleniu. Dobre w globalnym ociepleniu to jest wiele rzeczy, bo jest cieplej, okres wegetacji jest dłuższy, są większe plony, jest tańsza żywność i zalety tego, że tak powiem, są oczywiste. Natomiast co jest złego w globalnym ociepleniu jest trudno powiedzieć. Ja się w tym dzisiejszym wystąpieniu będę się chciał skoncentrować na komentarzach do globalnego ocieplenia. I nie tylko do globalnego ocieplenia, ale również do komentarzach, które były po mojej publikacji. Ja opublikowałem taki pierwszy tekst na ten temat w najbliższym czasie, w czerwcu ubiegłego roku i w internecie. I na forum internetowym, właściwie to w grupie internetowej PLC Kosmos, kilka osób się wypowiedziało, kilka osób krytycznie i ja chciałbym się do odczuć ludzi, którzy na temat tego tematu i w jaki sposób oni odczuwają się, odnieść i spróbować się, czy z nimi podyskutować, ale i takie poglądy przedstawić. Takie jest, powiedziałbym, wyjściowe hasło, po co się tym zajmujesz, globalnym ociepleniem, jeżeli mądrzejsi ludzie i tłum mądrych autorytetów z całego świata, ostatnio nawet zostali oni noblistami, autorytatywnie twierdzą co innego, że globalne ocieplenie jest złe i trzeba zwalczać. W zeszłym roku w wydaniu wielkanocnym Gazeta Wyborcza napisała, że odchodzący premier Wielkiej Brytanii, Tony Blair, porównał walkę ze skutkami globalnego ocieplenia do zmagań z faszyzmem i komunizmem. Ale to w dalszym ciągu nie wskazuje, że walczy się, ale dlaczego się walczy? Co jest złego w tym, jeżeli on ma być aż tyle się trzeba zaangażować w tą walkę? No mówi się o tym, że złe jest to, że następuje topnienie lodów polarnych, wzrasta poziom, co powoduje stopienie lodów, spowoduje wzrost poziomu oceanów i zalewanie nisko położonych terenów, że to powoduje suszę na świecie, jest cieplej, w związku z tym jest gorąco, sucho. Wzmaga się działanie żywiołów, jak huragany, jakieś cyklony, które szkodzą człowiekowi, powodzie. Następuje zatruwanie środowiska przez dwutlenek węgla. Tyle zarzutów takich sformalizowanych udało mi się znaleźć. Znów chciałbym zwrócić uwagę, że te wszystkie poglądy, one polegają na omówieniu, na słownym ich stwierdzeniu. Natomiast przez cały czas brakuje mi dowodów. I znów chciałem też tak zauważyć, że to, że wszyscy tak mówią, to nie znaczy, że to jest prawda.